Willa Friedricha Iwańskiego, perełka i ozdoba miasta niestety lat minionych, dziś ginie w oczach i powoli popada w ruinę. Od kilkunastu lat budynek jest w rękach prywatnego przedsiębiorcy. Na przestrzeni tych lat pojawiło się mnóstwo pomysłów na zagospodarowanie willi. Niestety nic z tego nie wyszło i budynek niszczy je dalej. Zapytaliśmy przechodniów o to, co powinno powstać w tym miejscu. Może jakiś taki dom starości, nie starości, tylko tak dochodząc tam na dzienny dom taki. Chyba coś dla starców, nie? Dla ludzi starszych. Dom opieki społecznej, dom dla tych emerytów, rencistów blisko parku. Uważam, że to by się nadawało na takie coś. Wydaje się, że dokładnie w odpowiedzi na te potrzeby właściciel budynku postanowił przeznaczyć go na dom seniora. Pomysłowi przedsiębiorcy sprzyja burmistrz Złotowa. No znane są tutaj ostatnie jakby pomysły. Myślę, że się wpisują jakby w potrzeby miasta na pewno. Wiedzieliśmy, że barierą dla tego inwestora był plan i zapisy planu, który właśnie jest zmieniany, jest wyłożony do konsultacji, już zezwala, jest zgoda na to, aby dokonać takiej zabudowy wielorodzinnej. A zezwolenie to jest niezbędne, gdyż właściciel willi zamierza w miejscu budynków po siedzibie kolumny sanitarnej wybudować budynek mieszkalny. Sam właściciel nie chciał wypowiedzieć się przed kamerą, gdyż jak przyznał, jest skromnym człowiekiem i nie chce zapeszać, zanim inwestycja nie dojdzie do skutku. A choć ta zdaje się być jeszcze ciągle bardzo odległa, już ma swoich zwolenników. Coraz więcej jest ludzi, którzy są samotni po prostu. I potrzeba jest ogromna. Sama widzę po ilości przyjęć i próśb, które składają u nas, żebyśmy przyjęli. A przede wszystkim jest to pomoc całodobowa, 24 na dobę. Jednak wśród naszych rozmówców pojawił się jeszcze jeden głos na temat willi. Jak dla mnie jakieś muzeum przenieść. I głos ten jest znamienny, gdyż oznacza powrót do wieloletnich zabiegów o wykup budynku przez miasto z przeznaczeniem na placówkę muzealną światową. Nasze muzeum od dawna boryka się z brakiem miejsca. Mamy tutaj takie namiastki działów muzealnych, więc jest potrzeba nowej placówki muzealnej z pewnością w naszym mieście. Poza tym w sąsiedztwie Willi Iwańskiego jest szkoła muzyczna, której brakuje też sali koncertowej. Obydwie te potrzeby mógłby zaspokoić budynek przy Alei Piasta 33, w którym planowano powołanie instytucji pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego. Swojego zainteresowania powrotem do tamtych rozmów nie kryje też burmistrz Złotowa. Byłbym zainteresowany odkupieniem. Myślę, że ten obiekt doskonale wpisywałby się w działania z zakresu kultury. W tym obszarze powinniśmy w mieście coś zmieniać. Nie ukrywam, że znany jest mi idea właśnie zaangażowania tego budynku do celów kulturowych na poziomie takiej współpracy międzysamorządowej, od szczebla marszałka rozpoczynając. Były takie pomysły, ja odświeżyłem je także w tym roku. Niestety, samo odświeżanie pomysłów nic nie da, jeżeli właściciel budynku nie będzie chciał go sprzedać. A wiele wskazuje na to, że tym razem nie zamierza.